got your gun, motherfucker! Siemaneczko, witam was z powrotem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie zupełnie inny klimat niż zazwyczaj. Wchodzimy w świat Ameryki, czyli Chrysler LeBaron 2,5 Turbo w cenie przeciętnego Poloneza Karo Atu Plus czy inne tam rupiecie. Na wstępie chcę zaznaczyć, co najbardziej rzuca się w oczy, te aftermarketowe tak zwane aluski, które zupełnie nie pasują do tego samochodu, ale udało mi się pozyskać komplet oryginalnych, dedykowanych tylko i wyłącznie do tego samochodu alufelg. W przyszłym odcinku, kolejnym, następnym, zrobimy sobie ich regenerację, tak by na następny sezon letni 2023 fura wyjechała już na oryginalnych laczkach. Mam ich komplecik, kupiłem je oczywiście gdzie, jakby inaczej, na szrocie, na złomie. Tu w tym odcinku będzie fajnie właśnie pokazany fajny epizod, jak udało się znaleźć dokładnie taki samochód na szrocie w Radostowicach, co generalnie jest, nie wiem, no, totalny fart, bo pojechałem po prostu pozaglądać, co jest, z ciekawości zapytałem, czy nie mają może alufelg do Chryslera, pytają do jakiego, mówię, do LeBarona, tam taki stoi, mówię, zajebiście. Więc trochę się z niego naszarpałem w części eksploatacyjnych, ale o tym zaraz. Dobra, krótko. Chrysler LeBaron początkowo nie był osobnym modelem, a wersją wyposażenia modelu Chrysler Imperial LeBaron. Dopiero w 1977 roku zaprezentowano pierwszy model Chryslera o tej nazwie. Pierwsza generacja Chryslera LeBarona była dużym luksusowym modelem oferowanym jako czterodrzwiowy sedan, pięciodrzwiowe kombi i dwudrzwiowe coupe. Auto było tańszą alternatywą dla Chryslera New Yorkera. Ciekawostka, takim New Yorkerem jeździł Ricky w Chłopakach z baraków. Oczywiście stylistyka pierwszej generacji LeBarona była typową stylistyką dla aut lat 70. z USA, czyli masywny chromowany grill, kanciasta sylwetka i pełno chromu. Oferowane silniki w pierwszej generacji to V6.2.2, V8.3.2 i V8.3.6. Druga generacja produkowana od 1981 do 1988 roku była według mnie najbrzydszą generacją tego auta. Postawiona na platformie K-Body, która służyła do budowy modelu kilku innych modeli od Chryslera, Pontiaca i innych z rodziny General Motors. Samochód zmienił klasę. Stał się przedstawicielem klasy średniej od Chryslera. Od zera do klasy średniej. I to w kilka lat. Zachował koncepcję kanciaka i znowu czterodrzwiowy sedan, dwudrzwiowe coupe i dwudrzwiowy kabriolet. Najbrzydszą wersją było cabrio oklejone paździerzem z mebli. Trzecia i ostatnia generacja, którą reprezentuje mój model, została produkowana od 1986 do 1995 roku. Jak widać, przez dwa lata była produkowana jednocześnie druga generacja, jak i trzecia generacja. Powstała na platformie G-Body, którą współtowarzyszyła z takimi autami jak Dodge Daytona, Chrysler Laser i kilka innych modeli. Ponieważ przy tej generacji początkowo zniknęły takie wersje jak sedan czy kombi, samochody te były pozycjonowane jako luksusowe Grand Tourery, oferujące szerokie możliwości personalizacji. Charakterystycznym elementem dla tej generacji są otwierane światła w przedliftowych egzemplarzach, takich jak mój. Poliftowe wersje, oferowane od 1992 roku do 1995 roku, nie miały już takich bajeranckich świateł na rzecz zwykłych obłych halogenów. Zmianie nastąpiło też wnętrze, tył i kilka innych detali. Ten oto samochód jest to przedstawiciel trzeciej i ostatniej generacji Chryslera LeBarona, ale jeszcze na szczęście przedliftingowy z tymi oto świetnymi światłami. U mnie akurat to nie działa, te otwieranie, bo w momencie, kiedy załącza się światła, to się powinno opuścić. Tutaj jest standardowy problem, który będziemy także rozwiązywać w przyszłym odcinku, naprawiać to. Natomiast ten oto konkretny egzemplarz jest to 1989 rocznik, przedlifcik 2,5 turbo. Według mnie jest to jeden z lepszych silników, jakie były do tego samochodu montowane, ponieważ były jeszcze 2,2 wolnosący, 2,5 wolnosący, 2,2 turbo,
2,5 turbo, który jest tutaj, oraz V6 3.0 od Mitsubishi. Silnik ten podobno nie grzeszył zbytnio kulturą ani ani ogólnie eksploatacją, by dość często słyszały się panewki, mi sypały, więc ten 2,5 turbo jest może nie za szybki, za to dużo pali. Nie, ogólnie osiągi są wystarczające. Auto ma bodajże około 160 koni, chyba 157 koni jest tutaj fabrycznie. Wystarczający do tej budy, 3-biegowy hydrokinetyczny automat. Ale o mechanice zaraz. Więc ten oto konkretny egzemplarz udało mi się kupić za bagatela 6700 zł. Miałem pewien, że tak powiem, budżet na auto klasyczne. Byłem oglądać Fiata 500 z 1972 roku. Gościa za niego 17 tysięcy. Stawiam może jakieś tu fotki, nie ma mowy. Auto nadawało się całkowicie do remontu. Te tabliczki są tylko i wyłącznie for fun. Tak, żeby w garażu tam sobie stało. On oczywiście nie jest na czarny. Pojazd pochodzi z rynku szwajcarskiego. Byłem także oglądać Mercedesa W123, który okazał się w dramatycznym stanie, jak za 22 tysiące, za jakie wołał za niego właściciel. Natomiast rano na OLX-ie wyskoczył mi w pewnego dnia ten oto Chrysler. Był niedaleko mnie, 50 km. Cena wywoławcza 7 tysięcy złotych. Podjechałem, pooglądałem, mówię, nie no, coś jest nie halo, no 7 tysięcy złotych za kawał takiego samochodu. No gość po prostu chciał się go pozbyć, miał drugiego takiego. Jest! Słuchajcie, w tym momencie za 7 tysięcy złotych nie da się kupić dobrego, dużego Fiata, dobrego Poloneza tak naprawdę, bo ceny tych aut poszły w górę, a tutaj mamy tak naprawdę kawałeczek Ameryki za naprawdę śmieszne pieniążki. Co mnie, że tak powiem, kupiło w tym samochodzie, to jak widać wnętrze. Wnętrze, bordowa skóra, w doskonałym, jak na swoje lata, stanie. Proszę zobaczyć, nawet deska rozdzielcza jest skórzana. Nie jest, jest to mięciutkie. Proszę bardzo, tu obrót plasticzek jest akurat, natomiast tutaj wszystko jest ze skórki. Fotele są, jak widać, w doskonałym stanie. Jednakże trzeba je tylko troszeczkę, wiadomo, zabezpieczyć. No bo światło. To tak samo mamy tutaj skórzany podłokietniczek. Auto ogólnie jest całkiem fajnie, przyjemnie wyposażone. Bywały biedniejsze wersje, ale bywały także i bogatsze wersje. Natomiast o wyposażeniu za momencik. Zwróćmy uwagę na stan blacharski tego samochodu. Tutaj wszędzie jest oryginalny lakier. I tak samo szary dół też jest oryginały, jest to z jakiejś tam wersji wyposażeniowej, nie pamiętam jakiej dokładnie. Dół, no nie będę tu kamerę teraz wpychał, jest tak samo w doskonałym stanie, grama rdzy, grama dziur, no nie ma nic. Naprawdę, jest to samochód oryginalnie, to jest, oczywiście tu jest taka świetna naklejka, Made in USA for Export. Samochód pochodzi z rynku szwajcarskiego. Pod maską także zaraz potem pokażę fajną naklejeczkę. Pochodzi właśnie z rynku szwajcarskiego, został sprowadzony do Polski w 2019 roku i od tamtego momentu stał właśnie u tego pana, który był poprzednim właścicielem tegoż oto pojazdu. O wnętrzu za chwilę, o wszystkich jego featuresach i bajersach. Natomiast zajrzymy sobie właśnie teraz pod machę. Fajnie się otwiera, myk. Trochę jest brudne to auto. Ogólnie miałem taki plan, żeby najpierw zrobić ten samochód do końca i nagrywać i tak jakby pokazać efekt finalny, a potem, że tak powiem, cofać się w wydarzeniach ze stawianiem wstawek z prac, ale uznałem chyba, że wolę teraz od razu to ponagrywać, wrzucać po kolei 1, 2, 3 odcinki. No i myślę, że taka oryginalna forma jak zawsze dalej nadal będzie chyba w porządku. Więc jak wspomniałem wcześniej, proszę zobaczyć, jest tu naklejka Chrysler Jeep. Nie wiem, czy się wystabilizuje. Import Switzerland. Czyli te auto fabrycznie zostało dostosowane w fabryce do europejskich wymogów i standardów, tak, zarówno oświetleniowych, jak i innych. Proszę zobaczyć, wersja USA ma w tym miejscu światełko obrysowe. Ten niestety ich nie ma, są zaślepki. Pod spodem nic nie ma, zaglądałem, drapałem już jedną. Niestety nie ma wiązki, żeby podciągnąć sobie elegancką obrysóweczkę. Więc tak, mechanicznie, co my tutaj mamy? Proszę bardzo, cewka zapłonowa z fajną naklejką Budweiser. Cewka zapłonowa,
idzie do rozdzielacza zapłonu i mamy normalnie klasyczny aparat zapłonowy, jednak oczywiście na szczęście nie trzeba tu ustawiać żadnego zapłonu, jak w dużych Fiatach czy coś. Chwila, przymknę drzwi. Rozrząd jest oczywiście na paseczku. Jest to 2,5-litrowa jednostka z turbo. Na szczęście z turbo. Turbo tu jest, z tego co pamiętam, jest to Garrett. Bardzo fajnie świszczy, bardzo ładnie brzmi. Może go właśnie sobie ogólnie zapalimy. No tak sobie właśnie oto on delikatnie pracuje. Gdzieś tu jest delikatny przedmuch. Gdzieś on tam przedmuchuje. Przez to jest taki charakterystyczny dźwięk. Ale to wszystko będę generalnie jeszcze właśnie w tym aucie na bieżąco naprawiać. Daj mu trochę na zimnym, panie kurwa. Posłuchamy sobie wydeszku. Jest jeszcze zimny, przez co nie chcę właśnie go tam kręcić za wysoko. Zgasimy sobie. Przejdźmy sobie do tego oto bajecznego wnętrza. A jeszcze ciekawostka, dostałem jeszcze gratis ze samochodu taką oryginalną kapę. Kurczę, trochę wilgotno się już robi, mokra jest. Co fajnie właśnie zakrywa daszek elektrycznie składany. Więc przejdźmy sobie do wnętrza. Co nam się ukazuje po otwarciu tych jakże długich drzwi? Blokada centralnego. To jest ciekawe, tu tak samo jest właśnie, jak się zamyka drzwi. Zresztą pokażę. Można sobie zablokować, można sobie odblokować. Jednym w sumie guzikiem tak naprawdę. Trochę jeszcze nie rozumiem tego, ale dobra. Więc tak, jak widać, jest to wersja bez klimatyzacji. Wersje z klimą miały właśnie tu taki panelik jeszcze elektryczny. Włączymy sobie zapłon. Mamy komputerek pokładowy. Spalanie średnie. Tu wszystko jest wyzerowane, bo auto oczywiście ma odpięty akumulator jak stoi. Tu możemy sobie zmienić na United States. O, litry na 100 km, dokładnie. Litrów średnie, dystans, godzina, kilometry chyba ile wykonane. Średnie spalanie 100 litrów na 100 km, elegancko tak trzymać. Tutaj mamy Message Center. W lepszych wersjach wyposażenia był tu zajebisty, naprawdę zajebisty bajer w postaci gadającego komputera. Klikało się tu na górze coś tam, robiło się testy różne, testy systemów tego samochodu. Tu wyskakiwały błędy i auto mówiło. Auto mówiło, jaki obecnie ma błąd. Engine oil pressure is critical. Engine damage may occur. Your engine temperature is above normal. Please check your engine coolant level. Please check your fuel level. Your charging system is malfunctioning. Prompt service is required. Please check your brake fluid level. Please check your disc brake pads. Your washer fluid is low. Please check your headlamps. Autko oryginalnie jak kupiłem miało zwykły jakieś tam radio Sony. Dokupiłem oczywiście oryginalnego sobie Chryslera. Nie jest to konkretnie z LeBarona, bo z LeBarona były takie Infinity radia. Natomiast jest to oryginalne Chryslerowskie, prawdopodobnie do starych Voyagerów, jednakże pasuje tu idealnie. Współgra także z oryginalnie wysuwaną antenką. Proszę bardzo.
Nie będę teraz muzyki puszczał. W każdym bądź razie ta antenka widać jest połamana, ale w tym aucie ze środku udało mi się kupić piękną, niepołamaną, więc sobie ją wymienimy, ale to potem. Co mamy dalej? Patrzę bardzo. Cup holder. Tutaj jest jakaś szufladka, nie wiem co tam jeszcze. Tu jakby czegoś brakowało, jeszcze są jakieś uchwyty, ale idealnie pasuje prosto pod telefon. Automatyczna skrzynia biegów, trzybiegowy, hydrokinetyczny automacik. Spiołka, zapalniczka. Radio, tak jak wcześniej wspomniałem, no ma kilka funkcji. Działa fajnie na kasetki. Tutaj mamy właśnie miejsce na kasety. Proszę bardzo, fajne takie szufladki, będę musiał to tylko tu posprzątać. Odpalimy sobie coś może. Elegancko, mamy cztery głośniki. Tylko te tylne coś mi nie działa, ja będę musiał tam pozaglądać. Jest ogólnie bardzo ładny dźwięk jest. Fajnie to chodzi. Ładnie to chodzi wszystko. Co my tu mamy dalej? Proszę bardzo, tutaj jest panel podnoszenia, opuszczania szyb. I typowy problem w Lebanonach. Siadające, jak słychać, siadające silniczki otwierania szyb. U mnie niestety prawe się w ogóle nie, raz opuściłem i już jej nie podniosłem. Tak samo tył. Słychać, że coś silniczek tam próbuje, będę musiał to porozbierać, ale mam wszystkie mechanizmy, o czym za chwilę, bo też na tym szrocie z tego Lebarona, co stał właśnie, wyszabrowałem wszystko, co można było z takich właśnie eksploatacyjnych rzeczy. Przejdźmy dalej. Bogatszy, albo przejdę sobie może z drugiej strony. Od strony kierowcy dzieje się nam już troszeczkę więcej, ponieważ auto jest, jak widać, wyposażone w elektrycznie sterowany fotel kierowcy. I tylko kierowcy, nie pasażera. Proszę bardzo, we wszystkich. Góra, dół, kilka różnych płaszczyzn. Bardzo fajny, naprawdę przyjemny bajer. Składa się fotele, żeby dojść do tyłu. Tutaj miejsca na tylnej kanapie jest dosyć dużo, natomiast jest ona pod dosyć śmiesznym, prostym kątem praktycznie. Więc no, jeździ się troszeczkę dziwnie. Aczkolwiek dwie dorosłe osoby spokojnie się mieszczą. Oczywiście mamy spiołę, jak to w tamtych latach bywało, spioła musi być. Myk, tu jest głośniczek, tu akurat coś u mnie nie gra, pasy tu się od boku wysuwają. I tu taka jeszcze, o, lampka, może wejdziemy sobie. O. I tak oto, jest naprawdę bardzo wygodnie. Wróćmy jednak do zegarów. Zegary w bogatszych wersjach mogły być tak zwane digital. Żałuję, że tego tutaj u mnie nie ma niestety, bo one wyglądają wtedy zajebiście i nie trapią ich typowy problem tych zegarów, czyli psujące się obrotomierze. Ja już walczyłem z tym obrotomierzem tutaj. Sorry. Ja już walczyłem z tym obrotomierzem, rozbierałem całe te zegary, psikałem tutaj tym kontakt sprayem, co będę wam pokazywał w późniejszych pracach. No niestety nie uruchomiłem tego, znaczy on działać działa, tylko tak jakby zostaje w pozycji maksymalnych obrotów, jakie były wcześniej. No i nie chcę wrócić. Mamy standardowy zestaw wskaźników. Ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, ładowanie akumulatora, no i paliwko. Oczywiście na ten moment jest rezerwa, będę musiał sobie zatankować. Tutaj mamy taki malutki wyświetlacz. Tu są takie kontrolki z podstawowymi rzeczami, na przykład hamulec ręczny. Spuścimy sobie. A, jeszcze bajer, kolumna jest regulowana. Góra, dół. Zdamy sobie na sam dół. Ręczny jest jak w Mercedesach, czyli tutaj zaciskamy, tutaj ściągamy. Co jeszcze nam się tu może wyświetlić? Check engine i low oil. I tu jeszcze jest, jak to rozbierałem, od airbaga. Natomiast jest to wersja ta, którą ja posiadam bez airbaga. Z fajną przedliftową jeszcze kierownicą skórkową właśnie, taka pianka skórka. O. Śmieszny. Natomiast kroksonik. Tutaj z tej strony znajduje się jeszcze manetka, na której mamy wycieraczki. Naciskając mamy
spryskiwacze, nie chcę ich teraz włączać. Mamy oczywiście, jak to w amerykańcach jest, tempomacik, proszę bardzo. Tempomacik, ustawianie prędkości, no kierunkowskazy długie. I tutaj regulacja kolumny kierowniczej, manualna w jednej płaszczyźnie. Hops. Fajnie, bo idzie ją, że jak będę trybu serwisowego dać, czyli na sam dół. Tak, i mamy tu bardzo fajny, łatwy dostęp do zegarów, idzie je wyciągnąć bez demontażu tutaj jakichś większych elementów. Oczywiście elektrycznie sterowane, składane lusterka, nie? Fajnie, elegancko se rzęzi. No i co, i z wyposażenia w tym autku to by było chyba na tyle. Złożymy sobie daszek. A bo dobra, jeszcze się może tu delikatnie przejedziemy. Robi się już nieco wilgotno, więc złożymy sobie dach, żeby wnętrze nam żeby wnętrze mi nie zamokło po prostu. Tu trzeba sobie to odpiąć, myk. Myk. Otwieramy bagażnik. Mi niestety siłowniki padły. Przez to ciężko się trzyma tą klapę. Dach, jak widać, sterowany elektrycznie i tylko elektrycznie. Nie było wersji, że można było mieć to manualne. O. Tu trzeba sobie dociągnąć. Ops. Autem jeszcze generalnie nie miałem za bardzo okazji śmigać po drogach publicznych z prostego powodu, że jeszcze nie jest zarejestrowane. Jestem właśnie na etapie rejestracji tego pojazdu. Natomiast tak właśnie po zamkniętych drogach jak najbardziej można się przejechać. Dajemy sobie, mamy kilka trybów, jedynka, dwójka zapięta, drive, luz, wsteczny, no i parking. Drive, światełka, no i dzida. Autko fajnie wybiera nierówności, naprawdę tu mam dosyć dziurawą tą nawierzchnię. Fajnie się tym jedzie. Przyspieszenie jest tak samo przyjemne. Czuć, że tu jest moment obrotowy. Naprawdę czuć, że tu jest, że tu są te konie. Autko jak nam amerykańca jest dosyć naprawdę zwrotne. Fajny ma ten dosyć skręt. Ale to na traskę sobie pojedziemy, jak już auto będzie zarejestrowane, bez przypału. Dach, jak widać, no jest, że tak powiem, w takiej sobie kondycji. Muszę go na pewno zaimpregnować, natomiast no niestety, ale ma dwie dziurki. Tu jest jedna w tym miejscu. Takie łatki widziałem na tym, na Allegro. Trzeba by było tutaj łateczkę wstawić. Niestety, ale szyba się odkleiła. No i z tej strony także mam tutaj niestety, ale jest przetarcie od mechanizmu z tej strony troszeczkę. No też tu trzeba będzie łateczkę, na razie to siemka elegancko, kurba, o. Fachowo. Fachowo. Dobra, nawet się nie trzyma. No i tak to wygląda. Mamy fajne właśnie, nie widziałem na wcześniejszy, na internecie nigdzie. Fajne właśnie naklejeczki chyba oryginalne, trim. Taki czerwony. I ogólnie fajnie, że jest to wersja właśnie dwukolorowa, czyli biała góra, szary dół. Tak jak mówię, jest to kawał fajnej amerykańskiej historii motoryzacji. Znaczy nie tyle co historii, natomiast samej technologii. Za naprawdę bardzo rozsądne pieniądze, bo nie oszukujmy się, w tym momencie, jak wcześniej wspomniałem, za 7000 to się kupuje pieprzonego Poloneza czy jakąś inną Skodę 105, które są bardzo wątpliwymi klasykami. Że tak to nazwę, no wiadomo, no Polonezem, no ludzie się dużo tym jara, natomiast no nie oszukujmy się, jednak taki Chrysler, to co on sobą reprezentuje, to z jakich on jest materiałów wykonanych, to jakie on ma wyposażenie, no jednak deklasuje nam takiego Poloneza czy innego dużego Fiata. Oczywiście mówię to z obiektywnej strony, bo sam jak wiecie też mam dużego Fiata, parę filmików z nim też rzucałem, zapraszam do obejrzenia. Natomiast w tych pieniążkach uważam, że jest to naprawdę kawał bardzo fajnego samochodu.
Dostałem także do niego takie oto lampy w wersji USA. Zamontujemy sobie je oczywiście. I z takimi lampkami, tu jest taka blenda, tutaj także mam do nich komplet tych bocznych, czerwonych. No myślę, że to wygląda zajebiście. Tablica wtedy schodzi tutaj na dół. Ale to w późniejszych odcinkach, w których będzie pokazana stricte robota nad tym samochodem i prace. Zajrzymy sobie jeszcze może do bagażniczka. Klapkę wlewu paliwa otwieramy tutaj, bagażnik otwieramy tutaj. Myk, disco polo. O, ciach do góry, niestety mam siłowniki wyrobione i nie trzymają, trzeba trzymać ręką sobie. Bagażnik jest bardzo dziwny, nieforemny, z dupy i w ogóle jest straszny. Tutaj wchodzi właśnie nam ta kapa na daszek. Jak potem zdajemy, wyjmę, bo jest trochę wilgotne. I tu jest koło zapasowe. I naprawdę nigdy wcześniej nie widziałem takiego dziwnego bagażnika. Tu mamy awaryjne otwieranie dachu. Także właśnie i tam jest awaryjne otwieranie klapki wlewu paliwa. Myk. Zajrzymy sobie jeszcze w przyszłym odcinku, wjadę nim na kanał, od spodu wam go pokażę, w jakim to jest stanie. No i co, no? Napiszcie w komentarzach, co uważacie, czy jest to dosyć ciekawy samochód, czy może jednak jest to zwykły badziew z lat przełomu 80-90. Ale natomiast ja uważam, że w tych pieniążkach jest to naprawdę świetny samochód. Bardzo mi się ten przód podoba, jest to wersja przedliftowa. Poliftowa miała już niestety takie bardzo brzydkie, wąskie światełka. Tak to wyglądało. Natomiast myślę, że te są o wiele, wiele ciekawsze. Dodatkowo w przyszłym odcinku będziemy naprawiali ten mechanizm otwierania, zamykania tych światełek. To jest typowy problem tych Chryslerów. Właśnie, może porozmawiamy o typowych bolączkach tego samochodu, na tyle już wiem. Tutaj na środku, pod tym znaczkiem, znajduje się mechanizm otwierania i tam jest taka mała przykładnia planetarna, która po prostu z biegiem lat zębatki w środku się w nie kruszą i wylatują na ziemię. Po prostu nie ma tych zębatek. Przez co ja już to sprawdziłem, u mnie to było odpięte i mówię sobie, nie no, będzie to zbyt proste, żeby to działało. Zapiąłem, sygnał komputer podaje, jednak klapka robi tylko taki ruch. I nic więcej, znaczy, że to jest mechanizm wysypany. Był też problem, że na przykład silnik był dobry, natomiast tutaj pod tą deklem znajduje się komputer sterujący tym. U mnie akurat na silnym komputer już jest przerobiony, jest, bo tam zaglądałem, jest naprawiony, więc tylko i wyłącznie muszę kupić na eBayu za $16, jest taki zestaw naprawczy i sobie to wymienić. Jak wspomniałem wcześniej, kolejne problemy tych samochodów, no to są mechanizmy opuszczania, podnoszenia szyb. Zacierają się linki, zacierają się silniczki. Na szczęście na tamtym szrocie kupiłem sobie cały zestaw wszystkich szyb, wszystkie mechanizmy, prowadnice, wszystko mam. Ale to w kolejnych odcinkach. Myślę, że warto oglądać przyszłe odcinki, bo też będzie się dużo działo przy tym samochodzie. Ja już tutaj do sporo prac nad nim poczyniłem. Wszystkie płyny eksploatacyjne są już wymienione, pełno pierdółek już ponaprawianych, ale to zobaczycie właśnie w kolejnych odcinkach związanych z pracami nad tym samochodem. Zatem w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że zainteresowałem was tym oto dosyć ciekawym, myślę, samochodzikiem za bardzo rozsądne pieniądze. Z góry od razu zapraszam na obejrzenie kolejnych części, w których będę rozwiązywał wszystkie techniczne zagwozdki, mankamenty tego samochodu i będziemy po prostu powolutku przygotowywali go na wyjazd na drogi na sezon letni 2023. Strzała!